Cześć, witam Was serdecznie na kanale Jungle Jacob. Dziś pokażę Wam rośliny, które powinny być dostępne w Biedronce. Biedra nie przestaje zaskakiwać i co jakiś czas wypuszcza naprawdę ciekawe rośliny. Ostatnio były Syndapsusy Dark Form, a od tej środy mają pojawić się inne ciekawe okazy. Oczywiście są to tylko moje przypuszczenia, ale na grupach roślinnych na Facebooku pojawiają się zdjęcia roślin i ceny, w których można dorwać roślinę. Z tego co widziałem na grupie, mają być co najmniej 3 rośliny. Jeśli taki materiał Ci się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Zapraszam do oglądania. Największy i najbardziej pożądany okaz, czyli Syngonium Emerald Gem. Dawniej był rośliną bardzo drogą i kolekcjonerską. Charakteryzuje się strzałkowatymi blaszkami liściowymi z nieregularnymi białymi przebarwieniami. Mój okaz ma tej bieli dużo, niekiedy całe liście to albinosy, co nie jest korzystne dla rośliny, gdyż białe tkanki nie produkują energii, tylko ją zużywają. Są dla rośliny pasożytem. Roślicha nie jest trudna w uprawie. Wymaga stanowiska jasnego, ale osłoniętego od bezpośrednich promieni słońca, żeby nie poparzyć liści. Podłożem idealnym będzie bigos, dodatkowo wzbogacony o chipsy kokosowe. Podlewamy, gdy podłoże lekko przeschnie. Jest to do kupienia w Biedronce za około 20 zł. Dalej mój obraz nędzy i rozpaczy, czyli Monstera Karstenianum. W ofercie Biedronki nazywana Syndapsusem, choć mogę się mylić. Kiedy nagrywam ten odcinek, jest jeszcze mało informacji o środowej ofercie. Roślina ma grube, mięsiste liście z drobnymi wybrzuszeniami. Moim zdaniem jest trochę trudniejsza w uprawie. Nie dogadujemy się razem. Mimo dużej ilości światła, listki są małe i blade, a łodygi wydłużone. Więc jeśli macie jakiś pomysł, jak temu zaradzić, proszę o napisanie komentarza. Dodam, że roślina na pewno nie jest przelana i nie ma szkodników. Ostatnią rośliną jest Monstera Monkey Mask, często nazywana małpką. Roślina rośnie bardzo szybko, charakteryzuje się nieregularnymi fenestracjami w blaszce liściowej. Ma to swój urok, zwłaszcza gdy liść jest duży. Dobrze czuje się w miejscach dobrze oświetlonych, ale nie na palącym południowym parapecie. Monstera nie znosi przelania, dlatego podlewamy ją dopiero, gdy podłoże niemalże wyschnie. Idealną mieszanką, tak jak u większości roślin, będzie bigos. Roślinę w sezonie warto nawozić dużą dawką nawozu, ponieważ jak przystało na Monsterę, jest bardzo żarłoczna. Co jakiś czas liście warto przetrzeć skórzu, na przykład roztworem olejku NIM. Dzięki niemu liście będą ładnie nabłyszczone, czyste oraz profilaktycznie zabezpieczone od potencjalnych szkodników. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że taki materiał stricte informacyjny przypadł Ci do gustu. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do napisania komentarza. Zapraszam też do moich innych filmów. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.